Jest to na pewno ogromny zaszczyt, ogromne przeżycie osobiste. Czułem się tak trochę jak młody podchorąży, który uzyskuje pierwszy stopień oficerski, tylko może 3 razy bardziej zestresowany. Jest to wyjątkowe wyróżnienie. Natomiast ja przede wszystkim traktuję to jako wyróżnienie dla całej formacji ochotniczej i Państwowej Straży Pożarnej naszego województwa. W dniu dzisiejszym w Komendzie Miejskiej obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. Jest to dzień, w którym chcemy wspomnieć bohaterów, którzy wywalczyli dla nas wolną Polskę. Natomiast jest to także dzień, w którym możemy podsumować ostatnie miesiące, bardzo trudne miesiące działań ratowniczych, ale przede wszystkim wyróżnić, odznaczyć i nagrodzić tych wszystkich strażaków, którzy nieśli pomoc, zwłaszcza w trakcie ostatniej powodzi. Podstawą to dobra koordynacja działań. To jest rzecz niebywale ważna przy organizacji tak dużych działań, dlatego że jednocześnie prowadzone jest na terenie województwa setki działań. W tym krótkim okresie odnotowaliśmy około 3,5 tysiąca zdarzeń. Ogromna ilość. Na naszym terenie działało jednocześnie 2,5 tysiąca strażaków, z czego 1000 Państwowej Straży Pożarnej, 1,5 tysiąca strażaków ochotniczych straży pożarnych. Trudno jest ocenić, która była najtrudniejsza. Mam natomiast porównanie 3 powodzi. Powodzi z 97 roku, kiedy dzisiaj, jak wspominamy, była to totalna wojna. Oczywiście próbowaliśmy się bronić, natomiast przyszło, zalało ogromne straty, ogromna ilość osób ewakuowanych, niesienie pomocy 1000 mieszkańców. 2010 rok to już zdecydowanie bardziej uporządkowane działania. Lepiej byliśmy przygotowani, znaliśmy wrażliwe miejsca. Natomiast ta powódź różni się przede wszystkim tym, że mogliśmy korzystać z doświadczeń, które były zebrane wcześniej. Mogliśmy korzystać z nowoczesnych narzędzi, mogliśmy korzystać z nalotów z statkami bezzałogowymi powietrznymi. Mogliśmy mieć transmisję z miejsca akcji. Widzieliśmy więcej, więc więcej mogliśmy zrobić. No czuję się przede wszystkim wyróżniony, tak? Tutaj zebraliśmy się, żeby uczcić święto 11 listopada i również zostaną wręczone odznaczenia i awanse funkcjonariuszom, którzy zasłużyli się między innymi podczas działań przeciwpowodziowych w powiecie opolskim, w województwie opolskim. No i ja jestem jednym właśnie z takich funkcjonariuszy, który został zauważony podczas tych działań i wyróżniony szybszym awansem. W 97 byłem poniekąd powodzianinem, jeszcze niepełnoletnim. W 2010 już pracowałem tutaj w powiecie opolskim na odcinku elektrownia Opole, a podczas obecnej powodzi byłem i w Głuchołazach, i w gminie Popielów, i w gminie Dąbrowa, także to spektrum jest coraz szersze z powodzi na powódź. Każda powódź jest inna, na każdej rzece woda wzbiera inaczej i nasze działania również się różnią. Wiadomo, zbroimy się w środki techniczne, obrona cywilna, taka szeroko rozumiana, czy ochrona ludności, również się zbroi. Zakupywane są różne urządzenia, które też przeciwdziałają powodzi i ta powódź staje się taka bardziej techniczna, tak? Rozstawiamy zapory, układamy szandory, zabezpieczamy miejsca, które wcześniej są już przewidziane w pewnych procedurach, czyli te działania są coraz bardziej, można powiedzieć, zorganizowane, ponieważ proceduralnie jesteśmy na pewne rzeczy przygotowani. No, najtrudniejsze było to, że na dużym obszarze, tak? Na dużym obszarze i automatycznie i w jednym czasie występowały wezbrania w całym powiecie nyskim, praktycznie w 90% gmin i te siły i środki, które są poszczególne gminy, mają w sensie jednostki ratowniczo-gaśnicze oraz OSP, działały w pierwszej kolejności na swoich gminach. Dopiero w późniejszym czasie dojeżdżały zastępy z innych powiatów i nawet z innego województwa, ale w pierwszej fazie, bo to występowało i w Nysie, i w Głuchołazach, i w Prudniku, okoliczny powiat, który też mógłby nam pomóc w tamtym czasie, ale niestety nie mógł nam pomóc, bo musiał działać na swoim terenie. Utkwił mi jeden przypadek, że mieliśmy zgłoszenie, że osoba wyszła z domu i wylała biała głuchołazka i trzymał się płotu, żeby go woda nie porwała i wytrzymał 2 godziny, tak? Bo nie mogliśmy do niego dojść, ani nie mogliśmy do niego dojechać, ani dopłynąć, bo taki był mocny nurt rzeki. Nawet komendant wojewódzki był zadowolony, że bardzo zdumiony, że wytrzymał 2 godziny. Dopiero po 2 godzinach mogliśmy do niego dotrzeć. No jest to, myślę, zwieńczenie trudu i pracy, jaką na co dzień wkładam w służbę, poświęcenie wyrzeczenia. Jeżeli chodzi o sytuację powodzią, to przede wszystkim to, co rzucało się w oczy, to jest smutek u osób, które traciły dobytek życia. No i tak naprawdę byli bezradni z żywiołem, który nawiedził Opolszczyznę. To jest trudne, patrząc, jak inni cierpią, aczkolwiek no, nasza praca skupia się na tym, że musimy się od tego odciąć i robić swoje.